Może ja sprecyzuję. My od 4 lat nie nauczyliśmy się wiele, dlatego że ciągle wydaje nam się, że zaraz się na coś zmieni, a tymczasem idzie to w konkretną stronę. Hejt w Polsce i zarządzanie przez kryzys zaczął się od spalenia kukły Wałęsy. Jeszcze wcześniej niż mówiliśmy. Od początku, od wywiadu Jarosława Kaczyńskiego z panią Torańską wiadomo dokładnie, co on będzie robił. On to zapowiedział i my zamiast przeczytać twórczo jego wypowiedź i teraz być przygotowanymi na każdy krok, reagujemy na zasadzie a mowa nienawiści, a tutaj nieszczęście w tej służbie zdrowia, a tu nieszczęście w prawie i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem myśmy powinni byli to już przewidzieć, że jak daleko to pójdzie, że to wszystko służy temu, aby jeden człowiek miał w ręku władzę, niczemu innemu. I teraz ten człowiek nas skłóci ze sobą i to jest najgorsze, co on nam zrobi.